cześć. Jesteśmy tutaj przed naszym hotelem. Troszkę opowiem o Cęglerze teraz. Zobaczymy, czy wejście będzie do niego otwarte. Teraz zaczynam nagrywanie przed wejściem na plażę. Robię taką teraz małą panoramkę. Jest autostrada, za autostradą jest plaża. Plaża jest fajna, piaszczysta, szeroka. Jest tunel, to można sobie na Street View zobaczyć. Przed nami jest nowo wybudowany hotel. Idziemy, zobaczymy, czy będzie przejście do nas otwarte. O 7:00, o, tu idzie pan normalnie jakiś cały czarny, który... Dzień dobry, hello. Fajnie, bo zobaczcie, banany są. Normalnie banany. Pierwszy raz jestem w czasach, gdzie są banany. Tutaj widać banany. Banany po prostu na bananach, tak. Nigdy wcześniej nie byłem. W Turcji byliśmy. To jest coś niesamowitego, że w niedaleko, 20-30 km, a już inny klimat i w ogóle tych bananowców nie było. Byliśmy bardziej na południe, w Turklerze, koło Alanya, a teraz jesteśmy koło Side, a niedaleko Side. Zobaczymy, czy nasza fajna taka promenada z bananowcami. No i te bananowce kwitną po prostu i można sobie fotki z nimi porobić. Fajnie, tak? Nasz hotel dopiero się będzie zaczynał. Tu jest przejście, kończy się chodnik, to też jest taka fajna sprawa. I zaczyna się nasz hotel i jest przejście otwarte. No, no spoko, bo rano jak byłem, to było jeszcze zamknięte. Nikt nas nie ochrania, to mi się tutaj nie podoba. Ale generalnie hotel jest bardzo mały, wyjście tutaj jest to wszystko. Tutaj jak sobie idę, to tutaj tego ogród, to wszystko jest bardzo małe i mi to przypomina nawet nie Bułgarię, jak mi to po prostu przypomina Egipt, tak? Tu się tak trochę czuję, jakbym był w Egipcie. Bardzo podobne jest do Egiptu. Jest tu bardzo ciepło. Jestem w szoku, że we wrześniu jest tak ciepło. Amfiteatr, no jest nie najgorszy akurat amfiteatr, ale jeszcze rano jest nieposprzątany. Jeszcze nie przyszły panie. W nocy było 26 stopni, to tak o 5 rano powiedzmy, czyli w najgorszym mordorze. Bardzo mały jest ten, mówię, ten tutaj stara strefa ogrodowa, chociaż fajnie, bo tam są leżaczki i można się położyć na tych. Przejdziemy sobie tutaj, omówimy sobie ten basen, sobie nogi popukam w wodzie. Można się położyć po prostu na trawniku, no to też akurat wejdzie sobie nogi, jak wyszłam, no wejdzie sobie, to może to życzę. Tak sobie zrobię. Woda jest fajna, bo jest ultra ciepła w basenie. Mam nadzieję, że nie zrobię tytułka i nie polecę z telefonem w tym wszystkim. Udało się. Woda jest bardzo ciepła w basenie. To jest w ogóle poszło, bo my byliśmy w Egipcie, to woda w basenie była zimna, a tutaj woda jest ciepła. No i tu jedziemy po panoramie całego hotelu. Jestem ja, ale miejmy nadzieję, że to bardzo nie wpłynie na wyświetlanie telefonu, no, ale ja może się zastopuję i rzeczywiście przejdę na widok z pierwszej osoby. Ok. Dobra, już jestem. I tak jak mówię, tu jest fajna rzecz, że jest trawnik i można sobie na nim być. Oczywiście mamy bardzo duże tutaj takie osłonięcie, cień dające, to jest super sprawa, no bo wyobraźcie sobie, że my tutaj przyjechaliśmy właśnie z 6-miesięcznym dzieciaczkiem. Także tak to tutaj wygląda. Basen jest, no jest duży, tak? Natomiast cały ten kompleks jest mały, no szkoda, że ten cały kompleks jest taki mały tutaj. Ale hotel jest zaprojektowany sprytnie, bo zobaczcie, jedna część. Tutaj takie przejście właśnie, gdzie tutaj jest lobby, taki konektor. Druga część hotelu, no a tutaj mamy jadalnię, tak? No i tutaj pod spodem takie bary, także projekt jest fajny. Mostek spoko. My mamy porównanie w tamtym roku, w 2021 byliśmy, tak jak już tutaj mówiłem, chyba w Turklerze, na północ od Alanii. No i hotel był innej klasy, można powiedzieć, tak?
bo hotel był bardzo duży, te zjeżdżalnie, te akwaparki, no i lepszy, wyższy standard. W tamtym byliśmy Eftalia Ocean, to do zapamiętania nazwa, a ten jest Cengler, tak, to jest taki, bardzo dużo Niemców tutaj jest. Bardzo dużo Niemców, no a tu można sobie w piłkę pograć, także to dla dzieci spoko, bo akurat jest trawa, tu jest jakiś kids club. Myślę, że tu będą jakieś dzieci. Coś tutaj będziemy się integrować, no ale to jest taki Egipt, tak. Coś tu będziemy sobie robić. No i tu jest fajnie, bo tu jest chyba cień, tak. Także tu mamy cień, także to jest spoko, dużo cienia jest. To jest plus tutaj, chyba ktoś ten hotel projektował, to projektował go z myślą o tym, żeby było właśnie dużo cienia. Bo jest dużo cienia. Idziemy sobie dalej. Dużo cienia, tak jak już powiedziałem. I taki plac zabaw. No jest, show nie ma, ale powiedzmy, że dzieci to, dla dzieci też nie będzie źle. No i co? I dużo cienia, tak? Bo cały jest zakryty, no. Także no, to widać, że ktoś projektował, to miał tutaj rozum. Jak byliśmy wcześniej we Wtalii, tam właśnie, o której opowiadałem, no to były te zwykłe parasole. No i to jednak takie jak tutaj. Ale jednak no to jest różnica, taki parasol mieć rozstawiony, a takie coś, tak? Tego tam nie było, no tutaj ktoś widzę, że to mądrze pomyślał. Dla dzieci brodzik fajny. Co prawda mały i szkoda, że ten, no ale powiedzmy, że jest. No i dwie zjeżdżalnie, także też szału nie ma, ale dramy też nie ma, bo no bo może się coś tam zjedziemy sobie, tak? Przejdziemy sobie jeszcze tam dalej, zobaczymy jeszcze tam dalej. No i tak mówię, to jest najlepsze, że jest woda ultraciepła. Tutaj mamy pokoje, dużo tutaj takich właśnie pokoi jest, jest taki widok. W sumie tam na góry nie jest na jakieś tam śmietniki. Na morze oczywiście nie ma widoku, no ale generalnie nie jest najgorzej. No i banany. Banana na ten hotel po prostu. Zobaczcie. To jest coś fajnego, żeby oglądać. Albo nawet zjeść sobie, urwać sobie stąd banany. One będą dobre te banany, ja podejrzewam. Mogę nawet skusić się i spróbować tego jednego dziapnąć. Tego najmniejszego chyba dziapnę. Albo tego, nie wiem. No chyba tutaj dziapniemy. Jednego banana na. Pyk. A. Czekajcie, zastopuję. Jest. I słuchajcie, udało mi się zrobić zunboxingować takiego banana, świeżo urwanego. No macie porównanie do ręki, jaki on jest malutki. No ale jest, tak? I on normalnie jest, można go zjeść. Poczekajcie, jeszcze go spróbuję sobie zjeść w środku. No. Jeszcze do tego nie dojrzałem. Ale czuć, że jest niedojrzały, no ale można go zjeść, tak? On już jest jadliwy, tak? Jest niedojrzały. Smak ma taki jeszcze surowy, no ale... Ale spoko. Wezmę go. I dam dzieciom, żeby sobie skosztowały surowego. Jestem tutaj nad tymi zjeżdżalniami. To też jest wada, że nie będzie takiego widoku, bo jakbyśmy tam we Wtali Ocean, jak się na to wyszło, tam wysoko, to był piękny widok na panoramę, na morze, na wszystko, można było sobie zrobić zdjęcia, a to nie za bardzo. No i tutaj zobaczcie, tu mógł być też jakiś ogród, ale nie ma, nie ma zrobionego przejścia. Tył, tam jest jakiś strefa do koszykówki, coś tam, kort tenisowy, są oliwki, rosną, ktoś posadził, no i tu mógł być jakiś ogród, no ale nie ogarnęli tego, a tutaj są na cytryny, lemonki. Też sobie urwiemy, sięgniemy ją ręką. Pokażemy dzieciom później. Ja drugi raz jestem na miejscu, gdzie rosną cytryny. Widziałem też cytryny rosnące na Malcie. No na Malcie i na Majorce pewnie też tam gdzieś były. Na Majorce to były pomarańcze w ogóle, a tam było jeszcze lepiej. Bo tam sobie rosły pomarańcze, także tam był chyba najlepszy klimat. Bo wydaje mi się, że żeby rosły pomarańcze, to musi być najlepszy klimat, tak? A tutaj jeszcze bananowiec, taki duży. No i duże oliwki.
Tam też dalej są cytryny. Loby. Chyba nie będę pokazywał na razie w tym filmiku, bo no, to jest taki standard, tak? Tutaj bardziej ta kwestia jest ważna, bo loby jak loby, no to jest takie, nie ma jakiegoś szału, ale nie ma też dramy. Po prostu zwykły taki hotel w miarę nie najgorszy. No i chyba tyle tutaj opowiem o tym hotelu. Zobaczcie, też fajnie, bo mało z ludzi mimo wszystko. Jednak ci ludzie nie jest taki pełny, nie widać. Zobaczcie, z siódma już można się normalnie kąpać, wszystko można żyć. A tych ludzi w ogóle nie widać, bo nie ma tych ludzi. Ja kręcę teraz, jest 11 wrzesień. Czyli no nie jest tak późno, tak? Zobaczymy ile jeszcze stopni, w ogóle to jest najlepsze. No szkoda, że się tu wychodzi i słońca nie ma teraz jeszcze, ale uderzy słońce. No jest 26 stopni. O 7 powiedzmy rano, 7.30. Dobra, wchodzimy do środka, no ale tutaj szału jakiegoś nie ma. Także tu nie ma, tam nie ma co tam tutaj za bardzo pokazywać. Taki Egipt. Siłka tam jest. Chyba tyle, kończę nagrywanie, także no polecam, bo jedzenie jest petarda. Petardowe jedzenie jest po prostu w tym hotelu i dla tego jedzenia po prostu warto.